Witajcie, tak to prawda, jestem żywy. Wiem, że w tym momencie piszesz, Roszymek, ty żyjesz? Nie mówię do was wszystkich, tylko konkretnie do ciebie. Oczy cię nie mylą, to Roszymek we własnej osobie, twórca takich klasyków jak Poradnik 1, Minecraft, kompaktowe zegarki z Redstone'a. Cześć, jestem Roszymek, a w tym odcinku będę mówić o zegarkach Redstone'owych. To nieprawda, w tym odcinku nie będzie nic o zegarkach redstone'owych. Ten odcinek będzie o pewnej aplikacji. Zapytacie pewnie, jaka to aplikacja? A ja na to powiem, w tytule filmu masz, czemu się pytasz? 2 lata temu zrobiłem film o moim serwerze, który był dziwny, co można stwierdzić po tym, że w tytule jest słowo dziwne. Tak samo jak w połowie wszystkich moich tytułów filmów. Serwer był chaotyczny, bo nie umiałem być adminem i w końcu przez to upadł. Roszymkowo miało potem reaktywację, która też upadła, ale trzecia wersja była inna. Tak naprawdę to nie, ona też upadła. Oprócz głównych serwerów, widzowie wpadli na pomysł, że zrobią serwer roleplay. Nigdy nie łapałem roleplayu, jakieś creepy to mi się zawsze wydawało, ale jednocześnie fascynuje mnie, że ludziom chciało się to robić. Przeczytam wam opis tego serwera. Prolog. Według mitów roszymkowych, pierwszy rosomak ulepił swoich wiernych podopiecznych z brązowej gliny pomieszanego z rosą. Dusze natomiast dały im z polodowcowej wody. Niedługo później populacja wiernych zaczęła dynamicznie rosnąć, prowadząc do utworzenia się pierwszej cywilizacji. Dobra, nie czytam tego teraz, za długie. Przeczytałem to później z ciekawości i wygląda na to, że w świecie roszymkowego roleplayu umarłem. Zaraz, to wszystko nabiera sensu. Teraz rozumiem, czemu pod każdym filmem ludzie się dziwią, że żyje. Wracając do głównego Roszymkowa. Jeden z widzów, Ninja Corniczon, zaproponował, że zrobi nowy serwer. Tym razem była nadzieja, że serwer przetrwa dłużej. Odkryliśmy jedną osobę, przez którą pierwsze Roszymkowo nie wypaliło. Mnie. Problem był taki, że sprawdzałem się fatalnie w roli admina, co łatwo można było wywnioskować z mojego poprzedniego filmu o Discordzie. Na czacie ogólnym zapytałem, kto chce być moderatorem i po prostu przyznałem tę rangę pierwszym kilku osobom, które do mnie napisały. Rozwiązaniem okazało się po prostu nie dawać mi admina. Na nowym serwerze miałem być osobą, która go reprezentuje, ale jednocześnie słabo ogarnia, więc nie musi robić praktycznie nic. Dlatego dostałem tam rangę Joe Biden, bo w tej kwestii jestem zupełnie jak on. Z tymi zmianami rozpoczęła się nowa era Roszymkowa. Tego dnia narodziło się Roszymkowo Reborn. Od razu zaczęli zbierać się członkowie. Zauważyłem, że większość ludzi na Discordzie można podzielić na 3 kategorie. Furasy, femboje i rasiści. Dołącz do 3. grupy, jeśli chcesz znaleźć się wśród najmniej śmiesznych ludzi, jacy stąpają po tej planecie. Takie edgelordy to typy gości, którzy powiedzą ci, że śmieją się ze wszystkiego. Byłoby to prawdą, gdyby wszystko składało się z samych opresjonowanych mniejszości. Ci goście myślą, że są zabawni jak Filthy Frank. No i totalnie mają rację, w końcu jego content polegał na spamowaniu n-wordami bez żadnych żartów. Wracając do Discorda, ciekawie jest obserwować, jak Roszymkowo reaguje na moje filmy. Kiedy zrobiłem recenzję Custom Monsters, Corniczon zmienił awatar na Mami Daddy-o, dodano emoji Crazy Man i nawet Rosomak na awatarze dostał makeover. Jestem dumny z tego, że Roszymkowo jest największym fandomem Custom Monsters. Sporo na serwerze udziela się też Szczur Błotny. Ze Szczurem jest ciekawa sprawa. Jak razem robiliśmy live z Gartic Fona, to wszyscy tam ciągle robili jej fanarty, bo narysowanie jej jest ekstremalnie proste. To po prostu szczur z papierosem. To trochę jak ludzie robiący Among Usy na r/place. Mam nadzieję, że Szczur Błotny jest zadowolona z zaszczytnej roli bycia Among Usem mojego kanału. W Roszymkowie nie może zabraknąć Kasi. Na starym Discordzie jakiś użytkownik postanowił niepokojąco długo ją roleplayować, jednocześnie pisząc w bardzo dziwny sposób, nawet jak na to, kogo udawał. Niestety ten użytkownik nie przyszedł na nowy serwer, a ktoś musiał wejść w jego buty. Kasia w Roszymkowo Reborn to normalny typo, który używa męskich zaimków, nie ma Kasi w awatarze i w sumie jak to teraz mówię, to nie mam pojęcia czemu on i wszyscy inni uznali, że jest Kasią tego serwera. Nowa Kasia miała jednak w zanadrzu coś, czego stara nie posiadała. Pierwsze to rysunek siebie jako Kasia. Słowo Kasia pada zdecydowanie za często w tym filmie. Drugie to gacie z topinamburem i jego złą wersją namburem. Wspaniała postać. Szkoda, że topinambur, jak sama nazwa wskazuje, pewnego dnia go utopi. Patrząc na te rysunki, nie potrafię stwierdzić, czy jestem pod wrażeniem, czy się tego boję.
Roszynkowo miał własny serwer Minecraft, na którym działo się wiele mocnych rzeczy. Jedną z nich był na przykład ślub dwóch Roszynkowiczów, normalnie w kościele z księdzem. W księdza wcielił się jeden z moderatorów, Iron Soil, który później używał skina Jezusa. Pewnego dnia Jezus postanowił bić się ze mną na pięści w Minecrafcie i nie mogłem odmówić. To była niezwykle intensywna walka. Jezus atakował zawzięcie, jego boska moc napędzała każdy z ciosów, który mi celował prosto w moją mordę. Myślałem, że to mój koniec, ale resztkami sił, przy pomocy jedynie mojej determinacji, ostatecznie to ja zwyciężyłem. Udało się, zabiłem Jezusa w Minecrafcie. Ludzie na czacie zaczęli pisać, zło zwyciężyło, natomiast Jezus nie skomentował swojej przegranej. Podświadomie jednak wiedziałem, że to nie koniec moich problemów z Synem Boga. Na serwerze miałem też sojuszników. Kiedy robiłem live z Minecrafta, jeden z członków serwera, Jan2137, cały czas za mną chodził, mówiąc, że będzie moim ochroniarzem. Na początku myślałem, że to tylko taki żart i zaraz mu się znudzi. Byłem w błędzie, ogromnym błędzie. Przez wiele dni, za każdym razem, gdy się logowałem, Jan był tuż obok, w gotowości, by chodzić za mną non-stop, nie robiąc praktycznie nic innego. Dodatkowo Jan używał X-Raya, czego się dowiedziałem, kiedy pierwszego dnia istnienia serwera dał mi w prezencie tonę diamentów. Inni członkowie szybko dali mu przydomek Simpa Roszynka, a ja wiele razy próbowałem mu wytłumaczyć, żeby przestał za mną chodzić. W końcu mi się to udało i mogłem nacieszyć się wolnością. Nie wiedziałem wtedy, że prawdziwe problemy są wciąż przede mną. Pomyślałem, że skoro na serwerze zbudowali już kościół, to fajnie byłoby dla kontrastu zrobić gejową tęczę. Zwłaszcza, że sporo członków Discorda się z nią utożsamia. Zacząłem ją budować i okazało się, że budowanie czegoś w kształcie łuku w grze, gdzie wszystko składa się z kwadratów, jest trudniejsze niż myślałem. W końcu jednak się udało, ale jeszcze tego samego dnia zobaczyłem, że ktoś mi ją rozwala. Był to Jan2137. Skoro nie mógł już być moim ochroniarzem, postanowił zostać moim wrogiem. Ten typ jest jak złoczyńca z pierwszych i nie ma mocy, który przeszedł z bycia simpem głównego bohatera do bycia jego nemesis. Po długich zmaganiach dałem radę względnie naprawić gejową tęczę i przez to wszystko nawet nie zorientowałem się, że Ninja Cornichon na szczycie domu zbudował mi wielkiego trollface'a. Moją reakcją na to była mieszanka zdziwienia i podziwu, bo musiało to zająć naprawdę długo. Było to tak dobre, że przez wiele dni w ogóle go nie ruszałem, mimo że przez niego miałem najbardziej niedorzeczny domek w Roszynkowie. Jakiś czas później na serwerze pojawiły się kuboidy. Dla niewtajemniczonych chodzi w tym o to, że każdy gracz może zaznaczyć obszar, w którym nikt nie może psuć mu bloków. Fajna rzecz, dzięki której nie musisz się martwić, że ktoś ci spali chatę. Piszę o tym, bo ta zmiana miała duży wpływ zarówno na serwer Minecraft, jak i cały Discord. A to dlatego, że pomyślałem, że skoro mam teraz kuboida na domek, to można zbudować tęczową flagę i nikt nie będzie mógł mi jej zniszczyć. Do kuboida oprócz mnie miała dostęp tylko szczur błotny i to ona stworzyła ten monument. Żeby było ciekawie, wykorzystała trollface'a Cornichona, zostawiając kontury, a wypełnienie zmieniając na tęczowe. Szybko informacja o tym wyszła poza serwer Minecraft i pojawiła się na Discordzie. Chyba nigdy to miejsce nie było tak aktywne jak tego dnia. Członkowie serwera pisali, jakie to oburzające, że tak zbezczeszczono ikonę, jaką jest trollface, ale widać było, że większość ludzi pisała tak dla beki. Większość, bo jeden użytkownik wściekł się na to bardziej niż jakby ktoś mu spalił dom, utopił psa i pobił matkę. Był to Iron Soil, czyli typo ze skinem Jezusa w Minecrafcie. Najpierw zbudował gigantyczny, paskudny mur z kobla i dirtu, oczywiście z kuboidem, między swoim kościołem a trollface'em, żeby nie musiał na niego patrzeć. Potem zaczął się rozpisywać, że to co zrobiła szczur to dosłowny faszyzm. Roszynkowo to serwer, na którym można budować tęczowe flagi, ale swastyk już nie można. Na początku myślałem, że typo żartuje, ale po sposobie w jaki pisał, szybko ogarnąłem, że jest śmiertelnie poważny. Widać to było na przykład po tym, jak cały czas obrażał szczura błotnego. Na szczęście większość użytkowników nie traktowała tego, co pisał poważnie, a przez jego przesadzoną reakcję gejowy trollface stał się ikonicznym symbolem Roszynkowa. Pomyślałem, że warto się przyjrzeć, kim właściwie jest ten Iron Soil i dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy. Przy jego nazwie użytkownika wyświetlała się łatka informacyjna od zespołu Discorda, który podejrzewał go o bycie członkiem organizacji terrorystycznej. W sumie mnie to nie dziwi, bo kiedyś pokazywał, jaki miał kompas polityczny i wyszedł mu skrajny militaryzm. Jako jeden z adminów robił
robił sporo rzeczy, przez które irytował innych użytkowników. Banował na jakiś czas ludzi, którzy na kanał z memami dawali furasowe memy, czym nie łamali żadnych zasad serwera. W sumie to mało dziwne, bo sam Iron Soil niezbyt lubił te zasady, biorąc pod uwagę, jak często je łamał, spamując wszędzie n-wordami. Przez nieprzestrzeganie zasad został zdegradowany z roli admina na technika. To wydarzenie, plus fakt, że tęczowy trollface istnieje, sprawiło, że Iron Soil postanowił zemścić się na całym Roszynkowie. W nocy z dnia 14 na 15 lutego 2023 rozpoczął działania mające na celu zniszczenie serwera. Wykorzystując resztki władzy, jakie mu zostały po degeneracji na technika, zaczął usuwać kanały, na których wcześniej najwięcej się udzielał. Były to Minecraft, Moderator Only i Dziennik Schizofrenika. Usunął wszystkie emoji i zresetował boty, a na końcu zbanował Szczura Błotnego i odszedł z serwera. To był koniec Roszynkowa. Iron Soil rozwalił ten serwer tak mocno, jak algorytm YouTube'a rozwalił mi kanał. Klątwa upadających serwerów Roszynkowa okazała się nie do przełamania. Tak naprawdę to nie, bo administracja uratowała sytuację, cofając wszystkie zniszczenia w ciągu doby. Pomimo, że w momencie, jak nagrywam ten film, Iron Soil był członkiem serwera przez mniej niż połowę jego istnienia, stał się jedną z najbardziej ikonicznych postaci Roszynkowa. Przerwa na reklamę, czasami trzeba się ubrać. W takich chwilach warto ubrać się w Roszymerch, zwłaszcza w spodnie z Heisenbergiem, link w opisie. Wracamy do programu. Jan2137 nie dawało sobie zapomnieć, nie tylko w Minecrafcie, ale również na Discordzie. Jego nowym hobby było wysyłanie gifa z cumującym dziadem. Z ożywistych względów nie mogę go pokazać, ale tego dnia zrobiłem rekreację w pęcie. Ty pocelował w kamerę. Kiedy administracja chciała go za to zbanować, Jan bronił się mówiąc: ej, serio ban? On siku robił, nie było kutasa. Dla odmiany pogadajmy o czymś nieco mniej kerst. Roszynkowo kiedyś miało baner, który powstał w ten sposób, że każdy mógł siebie narysować, a na końcu Ninja Cornichon połączył te wszystkie obrazki w jeden. Efekt końcowy był ciekawy, ale ciekawsza była druga grafika, którą Cornichon zrobił. Każdy wysłał obrazek w innej rozdzielczości, dzięki czemu mogła powstać skala wielkości Roszynkowiczów. Wielki Mr. Beast Roszymek będzie wam się teraz śnił w koszmarach. Inną ciekawą aktywnością było Roszynkowo Slander. Każdy mógł podsyłać gifa plus opis, a Kasia to połączyła wszystko w całość. Użyłem fragmentów Slandera parę razy w tym filmie, bo był potężny. Na 1 kwietnia razem z moderacją wpadliśmy na genialny plan. Najpierw pojawi się kanał Not Safe for Work, na którym nikt nie może nic pisać, a jedyne co się na nim wyświetla to gif z trollfacem. To jednak była tylko przykrywka, stworzona po to, by ludzie myśleli, że żart Prima Aprilisowy już jest za nimi i w konsekwencji byli bardziej podatni na drugą część planu. Polegała ona na tym, że najpierw Giewont, typ z moderacji, pisał na czacie, że się wkurwił i teraz rozwali serwer. Następnie zaczął wszędzie spamować i usuwać kanały. Wielu ludzi to kupiło, myśląc, że to powtórka akcji z Iron Soil. Giewont mocno wczuł się w rolę, do tego stopnia, że w końcu musiałem do niego napisać, by już przestał z tym żartem, bo zaraz ludzie zaczną odchodzić z Discorda. Aktualnie serwer jest dużo spokojniejszy niż za czasów Iron Soila. Jedyne dramy to ludzie co jakiś czas wkurzający się na zasadę, ale tego raczej nie dałoby się uniknąć. Z innych tematów, algorytm YouTube'a od dłuższego czasu zabija mi kanał i to do tego stopnia, że nawet moim widzom często nie wyświetla się w subskrypcjach, jak wrzucam coś nowego. Jeśli chcecie dostawać info o nowych filmach, to polecam jebnąć w dzwona. Właśnie stałem się typowym YouTuberem proszącym o jebnięcie w dzwona. Teraz jeszcze brakuje, żebym zaczął nagrywać, jak robię slajma, dzwonić do Skibidi Toilet o 3 w nocy i nagrywać Apology Video. Jeśli cokolwiek, o czym gadałem w tym odcinku, was zaciekawiło, to polecam wbić na Discorda, link macie w opisie filmu. Chciałem jeszcze podziękować administracji Roszynkowa za ogarnianie tego wszystkiego. Do tego zacnego grona należą Ninja Cornichon, Tauri, Curtis, Kasia i Szczur Błotny. Jest jeszcze drugie zacne grono, czyli osoby od serwerów Minecrafta, Szczerbatek, Gaster i Simpus. No i oczywiście dziękuję całej reszcie Roszynkowiczów, nie licząc Iron Soila. Nie wiem, jak skończyć ten film, więc pokażę wam, co mi w polecanych ostatnio ciągle wyskakuje. Już nawet YouTube myśli, że jestem gejem.